Nie poparli Państwo budżetu, wskazując tutaj wiele zagrożeń, jakie z niego wynikają. Tak, nie poparliśmy budżetu, przede wszystkim dlatego, że doskonale pamiętamy, jak wyglądały poprzednie budżety i zdajemy sobie zupełnie z tego sprawę, że również ten budżet będzie wielokrotnie nowelizowany i pewne zadania będą tutaj korygowane. Jesteśmy głęboko przekonani, że trzeba też mieć świadomość, że jest to budżet wyborczy, zrobiony pod publikę, zrobiony po to, aby mieszkańcom pokazać, jaka ta władza naprawdę jest skuteczna, jaka ta władza jest idealna w zarządzaniu. Oczywiście tak nie jest, bo proszę pamiętać, że większość tych inwestycji, które będą kończone w latach 2014, są to inwestycje, które pod wieloma względami powinny być dawno zakończone, albo są to inwestycje, które powinny być skończone w 2013 roku, a nie są. Więc wielokrotnie kwoty z budżetu 2013 spadały, były przenoszone na rok 2014. No i teraz oczywiście władza będzie się chciała pokazać z tej jak najlepszej strony. Jednocześnie też pragnę przypomnieć, że większość tych inwestycji jest realizowana ze środki unijne, ale pod wieloma względami my, żeby te inwestycje i wiele innych zrealizować, wzięliśmy pożyczki, kredyty, obligacje i trzeba będzie teraz je spłacać. Budżet zawsze budzi kontrowersje i nie jest idealny dla wszystkich. Zresztą on będzie modyfikowany tak jak każdy budżet, ale tak krawiec staje, kraje jak materii staje. I no nie, po prostu nie można chyba było inaczej. A on, uważam, jest dość dobry ten budżet. Z pewnymi rzeczami też dyskutowaliśmy, ale jako całość trzeba było go przyjąć. To nie jest aż taki zły. Nie boją się Państwo tych zagrożeń, które tutaj zostały wykazane, a więc zbyt częste zmiany właśnie w ciągu roku kalendarzowego w poprzednich latach? Myślę, że nie widać takiego. Głosowali Państwo za odrzuceniem budżetu jako opozycja. Więc tak, oczywiście, że tak. No bo to wiadomo, że opozycja zawsze ma swoje wnioski, które nie zawsze są realizowane w budżetach poprzednich i tak samo w tym. Także opozycja zajmuje się tym, że ma władzy patrzeć na ręce. Jak... Zwracał Pan tutaj uwagę właśnie na te dotacje mieszkaniowe. Tak, na dotacje mieszkaniowe zwróciłem uwagę, ponieważ wiadomo, że jeżeli podwyżki czynszów są jakieś, to skutkuje również później na dodatkach mieszkaniowych, nie? I to jest tak w różny sposób realizowane, także w budżecie to wiadomo, że ta suma wtedy spada na budżet, na dofinansowanie, także nie zawsze. I różne wielkości mają wpływ, bo później na przykład jeżeli teraz było średnia była dotacje o 20 zł się zwiększyła. Odnośnie podwyżki tej, która rozpoczęła się od 2000, od stycznia 2013. Nie? Każdy budżet to jakiś taki wynik kompromisów. Czy zgłaszali Państwo jakieś własne poprawki, które zostały przyjęte? Nie, my nie zgłaszaliśmy żadnych poprawek do tego budżetu, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest możliwość ich przegłosowania zarówno w komisji, czy też na sesji. Będąc w mniejszości, nie mamy żadnych szans, żeby nasze propozycje zostały przyjęte, ale pod wieloma względami bardzo mocno wspieraliśmy pewne kwestie, które naszym zdaniem są bardzo istotne. Na przykład jesteśmy przeciwni takiemu wielkiemu dokapitalizowaniu sportowych spółek akcyjnych, gdzie miasto tak naprawdę już nie wspiera, ale finansuje sport profesjonalny, co jest oczywiście nie do przyjęcia. Tu był w tej sprawie głos z obozu koalicyjnego, że tak powiem, pana Michała Czepka, radnego. Czy Państwo się z nim jakoś porozumiewali w tej sprawie? Nie porozumiewaliśmy się w tej kwestii, myślimy podobnie i ja w Komisji Budżetu poparłem ten wniosek. Budżet przegłosowany. Pana propozycja odnośnie zmiany finansowania klubów na rzecz budowy tej słynnej już takiej tutaj ulicy Kalinkowej, no nie została niestety uwzględniona.
Przede wszystkim wniosek, który postawiłem na Komisji Kultury, który został przegłosowany przez Komisję, miał głównie na celu uwypuklenie tego problemu, że ta ulica się nie znalazła w budżecie. Mam nadzieję, że budżet został przyjęty, natomiast jak wiadomo, co miesiąc będziemy go aktualizować. Jestem przekonany, że ta inwestycja znajdzie się jednak w budżecie na rok 2014 i zostanie ostatecznie zrealizowana. Wcześniej Państwo, że tak powiem, dyskutowali na łamach publicznych, można tak powiedzieć, facebookowych i innych tutaj gremiach. I wiceprezydent Marek Sikora tłumaczył panu, że jest to, jakby powiedzieć, taka konstrukcja, że nie zostało to uwzględnione, ale że ta ulica docelowo może zostać ujęta w jakichś tam planach w sposób taki trochę nie do końca jasny. Tak, pan prezydent Sikora deklarował wielokrotnie, że jest to jedna z priorytetowych inwestycji na tak zwanej liście rezerwowej. Ona jest w wieloletnim planie przedsięwzięć, natomiast bez finansowania póki co. Natomiast głęboko wierzę, że to finansowanie się znajdzie. Chociażby z oszczędności na przetargach innych inwestycji. Jak pan ocenia zmianę tutaj diametralną państwa dotychczasowego, niedawnego kolegi klubowego, radnego Tomaszewskiego? Nie, to jest jego wola, nie, ale wydaje mi się mocno, że każdy ma prawo, tylko że ja to zawsze mówię w ten sposób, że... Twierdzi, że to jest dobry budżet? Ja się z tym nie zgadzam. Ale weźmy pod uwagę to, że ktoś zmienia szybko swoją decyzję, to dla mnie to nie jest tego. Ja tam zawsze, jeżeli coś jest dobre, to pochwalę, bo należy pochwalić. To nie można tylko skutkować mówiąc, że wszystko jest złe. Nie, wszystko nie jest złe. Tylko tam, gdzie widać, powiem w ten sposób, że tam, gdzie ścierają się poglądy, tam się rodzi dobry program. A jak pan ocenia budżet ogólnie? To jest budżet zamykający tę kadencję zdecydowanie. Proszę zwrócić uwagę, że jest tam kilkanaście inwestycji, które są realizowane już od tego roku, albo nawet od roku 2012 i znajdują swój finał właśnie w tegorocznym budżecie.